Proszę Państwa, długo wyczekiwana rekonstrukcja rządu. Pierwsze sygnały latem zeszłego roku, potem w październiku już kilkanaście dni dawała pani premier Szydło na to, żeby przedstawić propozycje personalne. Jedyną propozycją było jej odejście i zamiana z ówczesnym wicepremierem Mateuszem Morawieckim. Śmialiśmy się, mieliśmy dystans do tej rekonstrukcji. Mówiliśmy, że to niepoważnie mówić o niej, a nie potrafić jej zrobić. Dzisiaj widzimy, że te zmiany personalne są takim tak naprawdę złożeniem kilku sił i żywiołów, które walczyły ze sobą przez ostatnie dni, tygodnie, dni, a nawet godziny, jak słyszeliśmy. No bo przecież pewne rzeczy decydowały się przed jeszcze dzisiejszego ranka. Chcę powiedzieć tak, herbata nie staje się słodsza od samego mieszania. Nowe nazwiska tak naprawdę nie dają nowej jakości, a stare wymagają dalszej rekonstrukcji. Uważam, że to po prostu kwestia czasu. Ten rząd jest... Kilka osób może mieć satysfakcję na pewno z tych decyzji personalnych. Na pewno pan prezydent Duda, że wreszcie po tylu latach pozbył się Macierewicza z rządu i odetchnął w tej sprawie, w tej kwestii. I sam prezydent Duda, i minister Soloch, i generał Kraszewski. Natomiast nie zmienia to faktu, że to jest jedyny sukces prezydenta w tej kwestii. Kandydat na ministra spraw zagranicznych Krzysztof Szczerski, który już zapowiadał nowe exposé prezydenta, dzisiaj był tylko asystentem w Pałacu Prezydenckim, przyglądał się nominacjom. Wreszcie Nowogrodzka, zakon PiSu, czy też PC, jak mogliby powiedzieć niektórzy, czyli wszyscy jeźdźcy apokalipsy, którzy wskazani przez Kaczyńskiego meldują się i pilnują resortów siłowych i tego, żeby przypilnować premiera Morawieckiego, żeby bardzo wyraźnie i bardzo dokładnie skupił się na tych rzeczach, którymi się ma zajmować. I widzimy, że tam mu dają możliwość decyzji personalnych. Tam może wskazać nowe osoby i kierunki pracy ministerstw. Natomiast te wszystkie najważniejsze kwestie decydujące o samym wymiarze, czyli ci, którzy mają pilnować linii rządu, są absolutnie z czystej historii partyjnej. Pilnowany jest minister Morawiecki, mówiłem o tym, przez dyrektora gabinetu politycznego, to dzisiaj minister Suski, jak słyszymy, minister konstytucyjny, zajmuje się negocjacjami z rezydentami. Reszta będzie to robić w swoich ministerstwach. Ale tak naprawdę, jeżeli mówić coś konkretnego i czekać na konkrety, to chcę powiedzieć, po pierwsze, będzie o tym mówił przewodniczący Neumann, mieliśmy dobrego nosa, bo wszystkie wnioski, które składaliśmy, które zapowiadaliśmy o złożenie, o odwołanie, wota nieufności, wszyscy z tej listy kompromitacji i wstydu znaleźli się poza rządem. Jedyny minister Radziwiłł, który nie doczekał naszego wniosku, ale on jest przygotowany, leżał w sekretariacie, nie chcieliśmy robić mu dzisiaj przyjemności i przed 12 składać tego wniosku. Ale chcę powiedzieć, że właśnie te trzy resorty, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ministerstwo Zdrowia, to są instytucje, to są resorty kluczowe. I od ministrów, od tych ministrów dzisiaj, którzy wchodzą i którzy przystępują do realizacji swojej misji, zależy bardzo dużo. Bo przecież dzisiaj o 20 spotyka się premier Morawiecki z Jean-Claude'em Junckerem i z Fransem Timmermansem. Tam usłyszy sporo cierpkich słów. Ta kolacja nie będzie smaczna, ale ona się skończy wieczorem, w późnych godzinach wieczornych, a później zaczyna się ciężka praca ministra spraw zagranicznych. Liczymy na to, oczekujemy, że bardzo szybko przedstawi plan pracy, przede wszystkim plan restytucji dobrego imienia polskiej polityki zagranicznej. Pozycji Polski, tego wszystkiego, co powinno się zdarzyć i powinniśmy napisać w następnych tygodniach, żeby odbudowywać pozycję polskiej dyplomacji w Europie. Czy w Europie Środkowej, czy w Grupie Wyszehradzkiej, czy wreszcie w Unii Europejskiej. To rola nowego ministra spraw zagranicznych. Ja liczę, że on przedstawi bardzo szybko plan pracy i plan swojej aktywności. Od Ministerstwa Zdrowia liczymy, jeżeli chce poważnie rozpocząć swój projekt pracy, funkcjonowania w ministerstwie, to powinien pochylić się nad wnioskiem, który składaliśmy dzisiaj. Wnioskiem o czteroletnie moratorium na zbudowanie porozumienia politycznego wokół
większych pieniędzy na ochronę zdrowia, większe pieniądze na podwyżki, a także skrócenie kolejek. Jesteśmy do tego gotowi. Ten wniosek leży tutaj w lasce marszałkowskiej. Przekażemy go ministrowi, żeby mógł się zapoznać. To będzie prawdziwe, sprawdzam. To jest test wiarygodności nowego ministra. I wreszcie nowy minister spraw wewnętrznych. Znam ten resort, ale to nie jest tak... To jest ważne miejsce w mapie rządu i w mapie naszego kraju. Kwestia bezpieczeństwa wewnętrznego, bardzo ważne, wielkie wyzwanie. Chciałbym tylko powiedzieć i życząc Joachimowi Brudzińskiemu lepszej pasy niż miał Mariusz Błaszczak, chciałem powiedzieć, że polska policja nie traktuje, nie zasługuje na takie traktowanie, jakie przez ostatnie 2 lata fundował jej Błaszczak. Wierzę, że kwestia obuwia, awansów i tego wszystkiego, co w ostatnich dniach było kompromitacją polskiej policji, symbolu polskiej policji, to, co zdarzyło się we Wrocławiu, co zdarzyło się wcześniej, nie będzie miało swojego dalszego ciągu. Liczymy bardzo, bardzo liczymy na konkretną odpowiedź i zapowiedź oczyszczenia, wyprostowania sytuacji w policji, polskiej policji państwowej. Policja, bezpieczeństwo to wyzwanie dla nas i jego pozycja. I to wyzwanie dla nas wszystkich. Nowy minister spraw wewnętrznych musi sobie z tym poradzić, ponieważ wizerunek policji, szczególnie w tych ostatnich miesiącach, tygodniach i dniach, został po prostu przez poprzedniego ministra spraw wewnętrznych po prostu skompromitowany. Szanowni Państwo, ta rekonstrukcja to jednak jest porażka Jarosława Kaczyńskiego, bo odwołani zostali ministrowie, co do których Platforma składała wnioski o wotum nieufności, a których z dużą zaciekłością bronił Jarosław Kaczyński, mówiąc, że są świetnymi ministrami. Dzisiaj okazało się, że to Platforma miała rację. Złożyliśmy wniosek o wotum nieufności ministra Waszczykowskiego. Złożyliśmy wniosek o wotum nieufności w stosunku do ministra Macierewicza. Złożyliśmy wniosek o wotum nieufności w stosunku do ministra Szyszko. Na ministra Radziwiła dzisiaj przygotowaliśmy wniosek o wotum nieufności, gdyby nie był odwołany. To pokazuje, że tych 4 ministrów zostało odwołanych za późno. O tym mówiliśmy już znacznie wcześniej. Oni szkodzili polskiej polityce już dawno, dawno temu. Niestety jeszcze w rządzie zostało kilku ministrów, co do których składaliśmy wnioski o wotum nieufności, a oni przetrwali tę rekonstrukcję. Mamy nadzieję, że niedługo, bo przypomnę, że minister Jurgiel także był podmiotem wniosku o wotum nieufności, a także pani minister Zalewska. To są też osoby, które należy z tego rządu szybko odwołać. Nowym dajemy szansę, ale też zadania, licząc, że w ciągu tych kilku najbliższych dni i tygodni wykażą się, że są lepsi niż ci, którzy zostali odwołani, bo naprawdę to, co było, już było dnem dna. Jeżeli ci ministrowie nowi nie pokażą się w dobrej roli, dalej będziemy patrzeć im na ręce i pilnować tego, także wnioskami o wotum nieufności na przyszłość.